Witam Was wszystkich serdecznie. Ja nazywam się Jegłen i mam przyjemność zrobić wywiad z Karmakiem, który na scenie sportowej jest jedną z legendarnych postaci już od dłuższego czasu. Cześć Karmak, jak się masz? Cześć. Trochę nadużywasz tym legendarnym, bo to definicja inna tego słowa jest, ale okej. Mógłbym cię nazwać legendarnym trolem, ale nie byłoby to zbyt profesjonalne z mojej strony. To już w kwestii trollowania to okej. To mogę sobie tutaj zrobić klepanko po plecach samemu, ale w innych kwestiach nie przesadzajmy. Jedną sprawę chciałbym się zapytać i w sumie to nie będzie zbyt dyplomatyczne pytanie. Wiem, że często zdarza ci się pogadać o Tarsonie, jeśli wiesz o czym mówię. I dużo ludzi wręcz prosiło mnie, żebym robiąc wywiad z tobą zapytał dokładnie o to, co pomiędzy wami chłopaki jest? Czemu tak ciągle po nim jedziesz i dajesz mu takie szczypy i prawda, wbijasz mu igłę? Bo Tarson to lubi. Tarson to lubi. No, a skąd wiesz? Zapytajcie Tarsona. Nie, z Tarsonem my się znamy, bardzo się dobrze dogadujemy. I Tarson jest ten typ człowieka, że po pierwsze jak się z nim rozmawia, jak się go zna, 75% tego, co mówi, to są jakieś bzdury totalne, tak głupoty gada. Wywiady na EPS-ach, gdzie on opowiada, że gra w LOL-a i tak dalej, tam tego typu rzeczy. Gada bzdury i to jest w nim śmieszne. Całą fizjonomię już, cały jak on tak wygląda już, to widać, że jest śmiesznym człowiekiem. Ale też ma na tyle poczucia humoru, że żarty na swój temat znosi bardzo dobrze. Mam nadzieję, Tomku, że faktycznie ci to nie przeszkadza, ale podejdź do mnie, ja natychmiast przestanę, w razie czego. Nie, ale nie wydaje mi się, jeżeli ktoś mnie zna, to wie, że ja nie jestem złośliwy w taki chamski sposób, bardziej w taki serdeczny sposób i ze znajomymi można sobie tam pożartować, ale widzę, jak ktoś może to źle odbierać. Znaczy tutaj nie żadne oskarżenie, bo ja wiem, jak to jest chociażby z kolegami ze studiów, prawda? Często sobie takie szpile wbijamy po prostu. Tak. Tak. Chcieli, żebym zapytał, to zapytałem. W takim razie macie odpowiedź, drodzy widzowie, żaden problem. Ja mam osobiście od siebie inne z kolei pytanie. Zwykłeś być dziennikarzem, zwykłeś robić dużo szalonych rzeczy naokoło, teraz awansowałeś w hierarchii, teraz stałeś się ważniejszą personą. Już cię w sumie nie widujemy tak często w takich zabawnych sytuacjach gdzieś w internecie, jak chodzisz i trolujesz ludzi. Co się stało? Jak się zmieniłeś? No wiesz, no w pewnym momencie, tak mówiąc, odsuwając jakieś tam bajki o pasji na bok i tak dalej. Pasja nadal jest, ale lata płyną. Ja nie mam pojęcia, czy ja będę będę dalej pracował w branży gier komputerowych. Nie dlatego, że nie lubię branży, tylko po prostu nie wiadomo, co się stanie. Może się okazać, że będzie trójka dzieci, trzeba będzie wyżywić i nagle się okaże, że nie ma za co, tak? Więc stwierdziłem, że muszę wykonać krok w stronę tego, żeby sobie zabezpieczyć przyszłość w jakiś sposób, gdzie mógłbym, jeżeli bym chciał, nie chcę w tej chwili, nie mam takich planów, ale jeżeli bym chciał, żebym przeszedł gdzieś indziej do innej branży, bo ja jestem z wykształcenia nauczycielem angielskiego. A nauczycielem angielskiego być nie chcę, bo to jest karanie cudze dzieci uczyć. Nie chcę żadnemu nauczycielowi ubliżyć, ale chyba wiedzą, o co mi chodzi. Więc w momencie, kiedy byłem dziennikarzem już dla GGL-a, kiedy składano mi oferty pracy różne, pomyślałem sobie, że za kilka lat chcę być w ESL-u. I wybrałem SK Gaming umyślnie, żeby ESL mnie lepiej zauważył, z uwagi na to, że SK Gaming był swego czasu biznesowo powiązany dosyć z ESL-em. Zostałem zauważony, w 2009 roku zacząłem być nie dziennikarzem, menedżerem. I po prostu od 2009 roku, jeżeli wywiad jakiś robię, czy pojawię się gdzieś na scenie, to tylko i wyłącznie dziełem przypadku. Powiedz mi, jak to jest? Teraz organizujecie takie fantastyczne, wielkie eventy jak ten chociażby. Czy droga do osiągnięcia czegoś takiego, nie mówię twojej pozycji, tylko zrobienia, przygotowania takiego eventu jest pełna stresu, czy jesteście jak japoński robot, który to po prostu z automatu wręcz przygotowuje? To są, powiem tak, osoba, która tego nigdy nie robiła, myślę, że przybyłoby jej siwych włosów bardzo dużo, kiedy się to robi po raz pierwszy. My mieliśmy kilka takich, przy każdym projekcie, to nie tylko ten projekt, to każdy projekt jest
jeżeli się szczerze porozmawia z kimkolwiek, kto coś dużego organizował, jest wiele kryzysów, o których publika nigdy się nie dowiaduje. I każdy z takich kryzysów stresuje w stopniu naprawdę kolosalnym. Z tym, że ja już robiłem imprezy w wielu miejscach, w wielu różnych trudnych lokacjach, na przykład Chiny. W Chinach się bardzo ciężko robi imprezy. W Nowym Jorku się cholernie ciężko robi imprezy. I za każdym razem jest tak, że do ostatniej minuty nie wiesz, czy zdążysz. Ale na ogół jest tak, że właśnie zdążasz. A publika, naprawdę nie macie pojęcia, jakie rzeczy potrafią się dziać na zapleczu. W Chinach na przykład, muszę pochwalić polskie ESL, bo był wykonawcą tego turnieju, jest polskie ESL. Chłopaki wykonali robotę naprawdę 10 na 10, szczególnie biorąc pod uwagę, że to pierwszy raz. Ale w Chinach na przykład dostaliśmy takie łącze internetowe, jakie chcieliśmy, żeby obsłużyć gry, żeby transmisję wyprowadzić w świat. I dostaliśmy na papierze tyle megabitów, ile chcieliśmy, w górę i w dół. Ale okazuje się, że ten upload poza granicę Chin spada do pół megabita. I teraz informatyk siedział przez 12 godzin i próbował zrobić tak, żeby ten ruch streamu przekierować na serwery jakieś takie, gdzie ten routing jest lepszy. Udało się, ale naprawdę ja nie miałem pojęcia, czy to wyjdzie, czy to nie wyjdzie. I tak jest cały czas, więc wracając do sedna pytania, tak już kurczę, za długo gadam. Mam tą wadę. Tak, wracając do sedna pytania. Wyzwania są kolosalne. Stres jest naprawdę proporcjonalny do tych wyzwań. No ale jakoś to idzie. Spoko. Jesteś zadowolony z tego, co tutaj się dzieje? Jakby wiem, że było trochę problemów z dostaniem się do spotka. Ja całe szczęście mam, prawda, plakietkę, więc tego nie doświadczyłem. Natomiast na zewnątrz są tłumy ludzi. Już wczoraj, gdzie to w sumie właściwie taki drugi dzień, jeszcze się impreza rozgrzewa, na zewnątrz stały tłumy, nie mogły się dostać. Tam ludzie już szału dostawali. Natomiast no, w środku fantastyczna atmosfera, prawda? Jak ty do tego podchodzisz? Jesteś zadowolony z tego, jak to jest wszystko zorganizowane? Czy coś byś poprawił? Powiem tak, z doświadczeń dnia dzisiejszego i wczorajszego, na pewno uważam, że powinniśmy byli sprzedawać bilety. Nie dlatego, żeby zarobić, bo nam nie chodziło o to, żeby zarobić, tylko po prostu, żeby nie było tylu osób, które podróżowały na turniej i z jakiegoś powodu czekały godzinę na przykład na wejście. Nie jest to sytuacja optymalna. Natomiast czy ktokolwiek przewidywał, że będą ludzie siadać tam na koronie spotka na górze, zupełnie z boku, nie widząc sceny i patrzeć na ten okrągły ekran. Nie wiem, czy jest osoba w tym kraju, która by sobie wyobraziła, że ta impreza będzie miała taki rozmach pod względem tego, ile osób przyjdzie. Nie wiem, czy jest jedna osoba, której się śniło o tym, bo nikt po naszej stronie nawet nie marzył o tym. Więc z tego tytułu sprzedawalibyśmy bilety, po prostu, żeby ludzie nie czekali w tych kolejkach. Rozumiem. Słuchaj, czy jest coś, co chciałbyś powiedzieć widzom, co chciałbyś powiedzieć fanom? Teraz jest jeszcze środek eventu, prawda? Na scenach jest fantastyczna atmosfera, te huki, ryki na 6 graczy, to jest boska sprawa. Czy chciałbyś coś przekazać ludziom, którzy będą oglądać ten wywiad po evencie? Chcę powiedzieć jasno i wyraźnie, że i teraz mogą mi oczy załzawić. Ja się łatwo wzruszam chyba. Chcę powiedzieć jasno i wyraźnie, że publika StarCrafta w Polsce, z tego co wiem, popychana do przodu przez grupę z takiej strony Networks, to jest najlepsza publika, z jaką ja się przez 10 lat spotkałem w e-sporcie. Nie z uwagi na to, że ryczą głośno, ale po prostu są kulturalni, są inteligentni. Nie wiem, czy by się znalazło miejsce,
gdzie zawodnik, który jest teoretycznie jednym z faworytów, powiedzmy do pierwszej czwórki, mówię o Manie, jeżeli został pokonany przez kogoś z nacji, która historycznie ma trochę nie po drodze z Polakami, czy miała tam przez kilka wieków. Nie będziemy wypominać Grunwaldu. W każdym razie wyciągnąłem Tielo na scenę. Tielo miał łzy w oczach, bo po prostu wszyscy wstali i wszyscy skandowali jego nazwisko. I to było 5 minut po tym, jak on pokonał Manę. Ja nie wiem, czy jest publika inna gdziekolwiek na świecie, która potrafiłaby się zdobyć na taki gest. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, poziom kultury tych osób naprawdę jest imponujący. Z uwagi na to, że my imprezę zarejestrowaliśmy wśród wszystkich służb, te formalności organizatora imprez masowych, zarejestrowaliśmy, że kończymy o 10 godzinie. I za 5:10, kiedy ja poprosiłem publikę StarCrafta, która jeszcze została podczas meczu Nercia decydującego o jego awansie, w środku meczu, po pierwszej mapie, ja ich przeprosiłem, poprosiłem, żeby wyszli. Wyszli, my nie musieliśmy wyłączać ekranu, po prostu wyszli. Ja teraz również gorąco przepraszam wszystkich, którzy tam siedzieli, że musiałem wyprosić. Niestety fizycznie i prawnie nie dało się inaczej tego zrobić, ale po prostu chylę czoła tym ludziom, którzy po pierwsze zostali, a po drugie w środku meczu faworyta, którego chcą wspierać całym sercem, po prostu bez jakiegokolwiek szemrania, przepraszam, nie, jak im powiedziałem o tym, ich pierwsza reakcja to było jeszcze ostatnia runda dopingu dla Nercia i wtedy wyszli. To było niesamowite. To po prostu, ja nie wiem, czy w innym kraju, przy innej grze coś takiego się może stać. Także bardzo dziękuję wszystkim polskim fanom StarCrafta. Jesteście super. W takim razie dziękuję bardzo za ten wywiad. Fajnie było usiąść i porozmawiać. Pozdrawiamy Was, drodzy widzowie. Mamy nadzieję, że jesteście tu dzisiaj z nami na Intel Extreme Masters Katowice. Jeśli nie, no to te materiały chociaż Wam trochę oddadzą tą niesamowitą atmosferę, która panuje na evencie. Dzięki jeszcze raz. Dziękuję. Do zobaczenia. Trzymajcie się.